Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, bardzo serdecznie Was witam w tę sobotnią katechezę. Dzisiaj 27 kwietnia, szczególny dzień. Jak zapewne wszyscy wiecie, wspominamy kanonizację naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, a mnie spotyka to w drodze. W drodze odprawiałem również mszę świętą tutaj na wybrzeżu Adriatyku, jadąc w stronę Meczugorje, ponieważ no, to dzień wielkiej radości. Na nowo przypominamy sobie postać świętego Jana Pawła II, a przede wszystkim to, co on nam pozostawił. Pozostawił nam przede wszystkim ogromną miłość, której nie możemy zaprzepaścić. On, który chciał nas tak bardzo zjednoczyć, nas, Polaków, a także cały świat wokół Jezusa Chrystusa. Po cóż były te wszystkie pielgrzymki? Po cóż było tyle jego nauczania? A przede wszystkim pamiętamy bardzo dobrze, kiedy święty Jan Paweł II przybył do ojczyzny podczas jednej z pielgrzymek i na nowo przypomniał nam 10 Bożych przykazań, dekalog. My byśmy powrócili do fundamentów. I pewnie dzisiaj, gdyby święty Jan Paweł II żył, a byłby pełen sił, jak wtedy, podczas tamtejszej pielgrzymki, nie wiem, czy nie zechciałby na nowo powrócić właśnie do tych 10 przykazań. Bo zobaczmy, kochani moi, to, co się dzieje wokół nas. Jak wielu ludzi pragnie mówić, tłumaczyć grzech, jak wielu ludzi pragnie właśnie zmienia swoją postawę nawet w odniesieniu do wiary, do religii, w odniesieniu do Kościoła. No, znaleźli sobie niektórzy bardzo dobre usprawiedliwienie dla nich. Bardzo dobre usprawiedliwienie, a więc takie usprawiedliwienie, że mówi, po cóż ja będę szedł do tego kościoła, który zbudowany jest przez księży, a wiecie jacy księża. I dzisiaj po tych wszystkich opiniach, po tych wszystkich prawdziwych czy mniej prawdziwych informacjach wielu ludzi się zatrzymuje. Naprawdę musimy bardzo, bardzo modlić się o to, by w sercach ludzkich zrodziła się ta głęboka wiara. Wiara, ja idę do kościoła nie dla księdza, ja idę na mszę świętą niedzielną z miłości do Jezusa. I o to prosimy, święty Janie Pawle II, pomóż nam, byśmy nie odeszli od źródła. Źródła wszystkiego miłości, jakim jest Chrystus, a Matka Najświętsza, ona nam chce pomóc. Ojciec święty Jan Paweł II dlatego właśnie mówił, cały Twój jestem, ale chcę, by każdy był cały dla Ciebie, Maryjo. Całe serce każdego. I dlatego podążamy. Tylu ludzi udaje się do Meczugorje, szuka właśnie tych śladów. Śladów obecności właśnie Bożej Matki Najświętszej, która wybiera to miejsce. Ale my nie zapominajmy, że ona jest tam w domu, u Ciebie, jeśli tego zechcesz. Nie zapominajmy, że ona jest tam w świątyni, zawsze tam, gdzie jest mój syn. I ona jest wtedy, gdy bierzesz do ręki różaniec. Kochani moi, dzisiaj, kiedy sprawowałem tutaj po drodze na wybrzeżu mszę świętą, postawiłem obraz Matki Bożej z Pompeji, Matki Bożej Różańcowej. Oto przyzywamy jej, odmawiając różaniec, mówiąc, Maryjo, pomóż nam, abyśmy nie zatracili siebie, abyśmy nie utracili piękna. Piękna, byśmy byli wyczuleni na to piękno. Zobaczcie, czyż mógłby to człowiek wszystko tak pięknie stworzyć? Widzimy Jana Pawła II, który idzie gdzieś wysoko w górach, ucieka gdzieś dalej i zatrzymuje się. Patrzy w niebo, spogląda na to, co jest wokół i mówi, Boże, jak Ty nas kochasz. Ile Ty nam dajesz? Jaki Ty jesteś dobrym Ojcem? I dlatego, kochani moi, więc ta dzisiejsza katecheza niech będzie właśnie takim pomyśleniem o tym. Ja muszę pomyśleć o sobie. Piękno zewnętrzne jest, które przemija. Dzisiaj jesteś ładna, piękna, czy przystojny, młody, młoda, ale to szybciutko przeminie.
Młodość przemije, a to piękno nie. Dokąd ten świat będzie istniał, nas nie będzie, a te kwiaty znów na nowo zakwitną. Nas nie będzie, a błękit tego morza będzie. I szum tego morza będzie. A nas już tu na tej ziemi nie będzie. Ale On będzie. Chrystus Pan, który nieustannie idzie nad brzegiem jeziora, tak jak szedł po zmartwychwstaniu, nie tylko nad brzegiem, ale szedł po wodzie. I mówi: Piotrze, przyjdź do mnie. I Piotr wyszedł z tej łodzi i idzie po wodzie, idzie w stronę Jezusa. Idzie Piotr po tej wodzie na jeziorze. Możemy sobie wyobrażać. Idzie w stronę i jest wszystko dobrze. Bo patrzy w stronę Jezusa, więc nie tonie. Nie czuje lęku, bo zapatrzony w Jezusa. W momencie, kiedy Piotr zaczął zwracać uwagę na to wszystko, co jest poza nim, na tę wodę, na to, co jest wokół, przestał patrzeć w jego stronę, zaczął tonąć. Panie, ratuj. Przecież wiedział dobrze, że nie utonie. Dlaczego Pan Jezus mówi, właśnie też nawet chciał nam to pokazać, czemu będziecie tonąć w życiu? Dlaczego będzie ci się wszystko gdzieś tam tak działo, jak ci się nieraz dzieje? Bo nie patrzysz w Jezusa. Zapatrzony jesteś jeszcze w to, co zewnątrz, to, co jest wokół ciebie. No i właśnie dzisiaj też patrzymy na świętego ojca Szarbela, bo przecież niedługo, bo 8 maja, również jego urodziny, ten maj będziemy świętować urodziny i świętego Szarbela, i świętego Jana Pawła II. Ale moi drodzy, właśnie święty Szarbel uczy nas tego zapatrzenia się w Jezusa. Patrzymy w Niego i już nie mamy lęku. Niczego się nie boimy, nie przejmujemy się o tym, co inni o nas powiedzą, co inni nam zrobią, co inni wymyślą, żeby nas zniszczyć. Nie przejmujemy się tym. Idźmy wpatrzeni w Chrystusa, idźmy z tą mocą, z mocą. Właśnie kiedy dzisiaj sprawowałem mszę świętą tutaj, w tym pięknym miejscu, kochani moi, gdy jest ten moment przeistoczenia, gdy podniosłem ciało Pana Jezusa w górę, zmartwychwstały Pan, wśród tego piękna, wtedy sobie pomyślałem, zaraz po konsekracji, przyszły mi te słowa. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Skoro tak piękne jest tu, to jak pięknie jest tam, tego sobie wyobrazić nie możemy. Dlatego, moi drodzy, warto kochać. Warto przebaczać. Warto zmieniać się. Właśnie. Jeżeli wystarczy ci, że pójdziesz do swojego kościoła, bo nieraz niektórych nie stać na to, żeby pojechać, ale idź z miłością do Jezusa i do Matki Najświętszej, to mówię ci, nie musisz jechać do Meczugorje. Nie musisz nigdzie. A doświadczysz tego piękna, tej miłości, że będziesz najszczęśliwsza i najszczęśliwszy na świecie. Dlatego, kochani moi, niech ta katecheza krótka trochę, bo muszę jechać dalej. Widzicie, tak to jest, ale dzisiaj wieczorem zapraszam was, jeśli dojadę, może zdążę, o 21:30 już z Meczugorje. Zapraszam was na naszym portalu, zapraszam was na naszą katechezę, na takie połączenie, byśmy już się połączyli duchowo. 21:30, bo będzie po apelu maryjnym na Jasnej Górze. Kto jeszcze dziś nie zaśnie, niech myślami pobiegnie tu, do Królowej Pokoju, tu na ziemię Bośni i Hercegowiny. Jeszcze muszę przejechać granicę. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że nie będzie dłuższej kolejki. Mam wczoraj o godzinie 3:30 nad ranem dojechałem tutaj do tej Sin miejscowości w Chorwacji. No i naprawdę, gdy się jedzie nocą, to nie widzi się tego piękna. Serpentyny wokół tego morza nie widzi się w nocy, ale rankiem to tak jak w życiu. Jak jesteś w ciemności, jak nie masz czystego serca,
jak nie masz właśnie tej radości w nim, to jesteś w ciemności i nie widzisz piękna. Ale w momencie, kiedy to serce jest otwarte na Boga, kiedy jest jasność w tobie, to światło Jezusa Zmartwychwstałego oświetla piękno i widzisz wtedy, mówisz, warto żyć. Dlatego by uwielbiać Boga. Na tym kończę, moi drodzy. Zapraszam was o 21:30 z Medjugorje. No i w te dni, no i teraz dzisiaj módlcie się, kiedy będziecie szli spać, za tymi, którzy pielgrzymują. Ja cały czas o to proszę, bo już wyjechali z Krakowa o 14:00, 3 autokary. Jednym z autokarów jest pani Milena, prowadzi wszystkich, w drugim pani Halina i pani Wanda. No a jeszcze są Włosi. Iluż do mnie prosiło z Włoch, czy możemy się dołączyć do księdza w Medjugorje. Ja mówię, możecie dołączyć, tylko ja muszę wtedy w dwóch językach, a to jest trochę męczące dla ludzi. Może zorganizujcie, że pojedziemy kiedyś też sami, ale najważniejsze, że jedziemy, by złożyć hołd Matce Bożej 3 maja, by jej do stóp zanieść kwiaty. 102 róże, 102 lata od objawień fatimskich. W zeszłym roku było 101, żeśmy złożyli róż, 102 róże. Właśnie, moi drodzy, ale przede wszystkim serca. Ja chcę w tych kwiatach zawrzeć każde serce, wasze, którzy jesteście tutaj. I moi drodzy, przede wszystkim przekazuję wam błogosławieństwo od mojego kochanego księdza biskupa Stanisława Stolarika, który telefonował, który mówi, jestem z wami. Dzisiaj w Słowacji jest spotkanie z młodzieżą, całej diecezji i ksiądz biskup razem z nami się łączy, błogosławi nam. Zresztą zaraz po Medjugorje 3 maja wyruszam do mojego księdza biskupa, aby zanieść mu piękno spotkania z matką. Aby zanieść, już mu powiedziałem, ten wielki dar modlitwy, którym go otoczymy, by, a powraca do zdrowia, mówi, że coraz lepiej, abyśmy cieszyli się jeszcze długo, by nam błogosławił. Dlatego na tym kończę. Do zobaczenia w tych dniach. Oglądajcie nasz portal, oglądajcie Szarbel TV, bo będzie na pewno wiele ciekawych rzeczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wiek wam. No i wspomóżcie trochę tam ekonomicznie ten nasz portal, żebym mógł te wszystkie rzeczy zrealizować. Jeśli ktoś może, zaproszę was o to. Matka Boża, niech będzie dla was. Ona niech wynagrodzi w jakiś sposób. Na portalu macie tam napisane, gdzie można wesprzeć naszą Szarbel TV i nasz portal. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia o 21:30. Jeszcze dzisiejszego wieczoru.